Gloria TV. Szok. Franciszek twierdzi, że Jezus stał się diabłem, wężem. Radio i telewizja watykańska pomijają te słowa. O co chodzi? Tak! Dokładnie to powiedział Franciszek w swojej homilii z 4 kwietnia 2017 roku. Słowo Franciszka wypowiedziane tego dnia podczas porannej mszy świętej w domu świętej Marty przekazuje za L'Osservatore Romano portal TV News 2. Jak można w taki sposób przeinaczać słowa Chrystusa? Czy Franciszek naprawdę nie wie, co mówił? Franciszek powiedział w tejże homilii. Ale czym jest dla nas krzyż? To pytanie zadał Franciszek. Tak, noszę krzyż, by pokazać, że jestem chrześcijaninem. To jest w porządku, jednakże nie tylko jako odznaka, tak jak w jakiejś drużynie, odznaka wskazująca na przynależność do jakiejś drużyny, ale jak powiedział Franciszek, jako wspomnienie tego, który dla nas stał się grzechem, który stał się diabłem, wężem, tak się uniżył, aż do całkowitego unicestwienia. Aha, czyli według Franciszka Jezus został unicestwiony na krzyżu. To bluźnierstwo. Jakże bluźniercze są te słowa Franciszka. Jak można w tak haniebny sposób przeinaczać sens Pisma Świętego, tworząc własne dopowiedzenia? Jezus całkowicie unicestwił się, stając się szatanem? Franciszek cytuje tutaj drugi list do Koryntian 5:27, w którym czytamy: On, Bóg, to dla nas z grzechem uczynił tego, który nie znał grzechu, abyśmy się stali w nim sprawiedliwością Bożą. Ale dokłada od siebie słowa o diable i wężu. Oczywiście w sensie ścisłym, antologicznym, człowiek nie może stać się grzechem. Może popełnić grzech. Grzech jest czynem albo inną przypadłością ludzką, a człowiek jest odrębnym bytem. To ciekawe. Grzech jest przekroczeniem zakonu, prawa mojżeszowego, prawa Bożego. To jest grzech. Grzech jest przestępstwem, przekroczeniem zakonu. Grzech jest śmiercią. Jest napisane w liście do Rzymian. Twierdzenie, że Jezus został uczyniony dla nas grzechem przez Boga jest metaforyczne. No daj, tawy spokój. Wyraża głębszy sens. Redaktorzy Biblii Tysiąclecia tłumaczą w komentarzu, że Jezus zostaje określony grzechem albo w sensie przyjęcia solidarności zewnętrznej z grzesznym rodzajem ludzkim w porównaniu do Rzymian 8:3 albo grzechem w oczach ówczesnych Żydów, uważających za zbrodniarza każdego, kto umiera na krzyżu. No, nie do końca. Oczywiście, gdy Jezus umarł, czy jak był na krzyżu już, to przez 3 godziny była ciemność. Dlaczego była ciemność? Jezus musiał przyjąć wszystkie nasze grzechy, włącznie z przekleństwem. A jest napisane w Torze, w 5 Księgu Mojżesza, że ten, kto na drzewie w nocy zostaje, jest przeklęty. Nawet to Jezus przeniósł z nas na siebie. Porównanie do Galatów 3:13. Bądź w sensie ofiary za grzechy. Porównanie Izajasza 53:10. Co Stary Testament oddaje niekiedy terminem grzechu? W jakim metaforycznym sensie Jezus staje się diabłem, wężem? Jak można w ogóle wypowiedzieć takie bluźnierstwo i czynić takie porównania, metafory? Że przychodzi kusić ludzkość, że jest największym grzesznikiem sprzeciwiającym się Bogu, że jest tak sprytny jak diabeł? Kolejna wypowiedź Franciszka, która wprowadza zamieszanie, dodając coś od siebie do sensu Pisma w dziwny sposób, która jest bardzo trudno do pogodzenia z nauczaniem Kościoła i ludzkim rozumem. Czy naprawdę trzeba posługiwać się tak szokującymi metaforami, które nie mają najmniejszego sensu i podpadają pod bluźnierstwo? Co Franciszek chciał przez to powiedzieć? Chyba zakpić z wszystkich tych, którzy będą próbowali tłumaczyć jego słowa po katolicku. Warto dodać, że Radio Watykańskie, relacjonując tę homilię Franciszka, pomija wskazane wyżej słowa. No ciekawe, dlaczego to pomijają. I ciekawe, ile jeszcze wyśmienitych wypowiedzi Franciszka z wcześniejszych homilii zostało pominiętych przez redaktorów. Cóż, jeszcze kryją w sobie homilię Franciszka z domu świętej Marty, które trafiają do nas zazwyczaj w urywkach i to zaprezentowanych według logiki dziennikarzy. No tak, relacja Radia Watykańskiego. Szatan Antychrysta.